Halo, chicos, mi kanale, gdzie to jest kolejny odcinek, ten odcinek z Minecrafta. I dzisiaj wam pokażę nowy budynek, który jest na serwerze. Nowe zmiany, bo w ostatnim odcinku nagrałem zmian z nowych graczy. Jak nie widzieliście, to go zapraszam tutaj w karcie link. Jest nowy budynek, no ja go wam przedstawię i w ogóle o co chodzi, pokażę wam się kilka zmian. Więc w ogóle ja tutaj w sklepie, tutaj dołożyłem towar, w jedzeniu tutaj trochę dołączyłem tego, tutaj mięsa i tutaj nasiona, no tutaj akurat troszkę było. I wiecie, tutaj jest taki serwer. No i do barwniku troszkę coś dodałem. I wiecie, potem tutaj dodałem darmowe rzeczy, które będziemy zabrać, tylko tabliczek jeszcze nie dodałem. Tutaj mam pełno rzeczy do dodania, więc opłaca się. Dobra, więc nowy budynek jest tutaj, jak możecie go zauważyć, o tutaj. W tym i oto tutaj miejscu. Jest może jeszcze lekko niedokończenie w niektórych miejscach, ale zaraz wam pokażę, co to jest. W ogóle zrobiłem ścieżkę na serwerze. Łączy wszystkie budynki, jakie są. Tutaj jest jeden domek. Tutaj jest taka jedna ścieżka, że tutaj wiecie, jest tylko ścieżka. Wszystko, o czym w poprzednim odcinku opowiadałem. Ona idzie aż tutaj, będzie prezent dla jednego gracza, dla dwóch graczy znaczy. Ja im to wpuszczę to wideo, jak im to oddam. Wiecie, żeby była jakby ich reakcja i tak dalej. To są sąsiady, jakby tu. Taki wiecie, tutaj ścieżka, to ja im zrobiłem takie ogrodzenie i żeby mieli tam swoją farmę. Farmę, nie, jak to jest. Dobra, idziemy ścieżką i pokażę wam ten nowy budynek. Tutaj jest taka. W połowie automatyczna farma drzewa. Że po prostu ja biorę siekierę, tam ścinam i one same wszystko rosną i wszystko jest. No nie jest automatycznie, ja to wszystko robię, ale jest bardzo szybka i wydajna. Czemu ja to zategowałem? Dobra, nie wiem. Więc jak to działa to po prostu? Muszę to rozwalić, bo po prostu to jest takie rodeo. Że na przykład wsiadamy sobie na konia i koniem zejdziemy tutaj dookoła i potem na samym środku wam pokażę. Tam były barierki, bo zobaczycie za chwilę dlaczego. To jest jak ktoś nie ma koni, wiecie jak chce sobie pojeździć, o widzicie, o tutaj są barierki dookoła. No wiecie, jest na przykład tutaj można by uciec, jaki koń by mógł uciec. Dobra, my sobie idźmy tylko do środka i tam w środku wam pokażę co chodzi. I tutaj pod spodem po prostu są moje farmy i trochę miałem kłopot, żeby to troszkę poorganizować, ale znalazłem rozwiązanie. A tutaj jest takie coś, takie rozwiązanie, wiecie. Wiecie, tutaj jest takie coś. Tutaj w ogóle pod spodem, tutaj się normalnie, nie wiem czy wiecie, ale za mój system normalnie w poprzednim odcinku pokazywałem. Mój system zboża, to tam pod spodem jeszcze taki kabel z tyłu za tymi, takie wielkie. O, tutaj nawet wam pokażę, mogę wejść. Patrzcie, tutaj idzie system i to idzie do mojego domku. O, i to tam są villagery. To jest w ogóle bardzo śmieszne, bo one cały czas marchewki wyrzucają do siebie i się obrażają cały czas. Bo jeden wyrzuca zbyt dużo marchewki drugiemu. Tutaj na razie tego nie robię, bo po prostu muszę zrobić tamto. Muszę zrobić po prostu od tej stacji. W którą stronę jest ten tunel? Aha, nie, jest tamtą. To będzie mały kłopot. Ale dobra, tym sobie nie przejmujemy. My już wychodzimy. Poczekajcie, tędy sobie pójdziemy, hop. Już można iść. Już wychodzimy. To jest nowy budynek. Tam będzie glowstone. Tam góry. Co mogę jeszcze wam powiedzieć? Będzie glowstone. Tutaj będzie taki dach jeszcze, tutaj, gdzie jesteśmy. Tylko wiecie, to jest niedokończone, tutaj będą też dachy, tak jak tu. Ja wcześniej to dałem po prostu, ale konie się nie mieściły, więc musiałem zrobić pół płytkę, a nie całe, a nie pełne bloki. Będzie tak ładnie, wiecie, to wszystko zrobione. Trochę mam chrypę, przepraszam w ogóle. Tutaj widzicie, ścieżka idzie i ta ścieżka się kończy tutaj na moim domku. Ja to zacząłem robić w tamtym odcinku, ale wiecie, na tamtym odcinku to pokazywałem, ale teraz to dokończyłem. W ogóle inne osoby już grają, fajnie jest serwer, to jest pierwsza taka wielka konstrukcja. Mogę wam powiedzieć, już odcinek trwa 5 minut, trochę krótki. Co nam powiedzieć innego? W sklepie może sceny są drogie, się wydaje, że są drogie, no wam pokażę na przykład. Dla nowych osób to mogą się wydać drogie, no popatrzcie, na przykład metal jest. Że metal niby to jest takie,
Patrz na przykład tego, 10 sztuk, czy 10 las za 7 zł. Trochę drogo, ale po prostu no, nikt takiej rzeczy na serwerze nie ma. Tego na przykład jedyny naszyna na serwerze, no, akurat są bardzo drogie, na sztuka, czyli jak za 10 zł, 25 żelaza. Tutaj mam łóżko, no bo jak robiłem przy sklepie, to łóżko zadałem. W sumie nadal robię jakby. Będę robię tutaj dach, będę musiał zrobić, ale inaczej fajnie serwer się rozwija. Już ta już jedna osoba poszła nawet do kopalni. Tak ja mam powiedzieć. Tutaj będzie prezent w kolejnym odcinku, będziemy pokażę wam. Tam w ogóle jest taka konstrukcja. Bo śmiesznie sobie też wpuściłem mój kolegę i on po prostu ma ten o, nie ten domek, ten pierwszy, tylko ten drugi taki tego jasne deski, te ciemne deski dalej. I on zrobił tutaj takie coś z drewna i to podpalił. A myślał, że to się spali, ale nie. No ja wyczułem to funkcję i po prostu on mnie trochę wkurzył, no mało mnie nie podpalił domku. I trochę się wkurzyłem, mu wziąłem prawa, ale potem mu je dałem i po prostu on zrobił takie coś. I nie wiem, co to jest, jakaś piramida. I żeby to podpalił po prostu, żeby był ogień, żeby to oświetlało tutaj okolice. To na razie tyle. Więc to chyba tyle będzie z tego odcinka. Wystarczy łapkę w górę, subskrypcję, co mogę powiedzieć innego. Zalajkujcie filma, dosypnijcie go znajomy mój kanał. W kolejnym odcinku będzie ukończona o to, ten nie wiem, turniej o koni, to wyścigi będą mogły się robić, o nie. No to będą turniej wyścigi, będzie jedno żelazo za cały dzień jakby, że bilet na cały dzień kosztuje jedno żelazo. Więc na tydzień 7 żelaza, a wiecie, jak kilka osób będzie z tego korzystało, to będzie mi stać na turnieje. Wielkie dzięki ludzie za oglądanie. W kolejnym odcinku dokończymy wszystkie rzeczy. Na razie, no i pa!